Cześć, witajcie, z tej strony Victors, a to jest update mojego filmu z 2014 roku z nowymi shaderami CUDA, wersja 6. A więc tak, teraz przejdziemy sobie do instalacji shaderów CUDA wersja 6 beta. Instalacja tych shaderów jest dużo prostsza od instalacji shaderów na wersji 1.7. Tamte shadery instalowałem w 2014 roku, możecie sobie zobaczyć ten film teraz i pobrać przy okazji shadery Seus Ultra Motion Blur. No i tak, wchodzimy sobie w przeglądarkę. Wpisujemy sobie shader Smotcore. Linki będziecie mieć również w opisie. Następnie mamy tutaj informację o wersji 1.8.9, gdyż te shadery, które dzisiaj będę instalował, będą na wersji 1.8.9. Na 1.9 też działają, ale na razie nie ma ani mod, ani Forge'a, ani shader Smotcore na tamtej wersji. A więc tak, tutaj mamy właśnie informację, że 1.8.9 jest teraz, shader Smotcore jest teraz w Optifine, tak? A więc jest to dość ciekawa informacja, gdyż wystarczy, że teraz sobie wpiszemy Optifine. Wchodzimy sobie na Minecraft Forum. To będziecie mieć również w opisie. I tutaj mamy update to Minecraft 9, jak widzicie, jeszcze tego nie ma, a więc musimy pobrać sobie 1.8.9. Pobieramy sobie tutaj. Pozostań na tej stronie. Czekamy 5 sekund. I następnie otwiera nam się taka oto strona. Tutaj klikamy Download Optifine 1.8.9. Zachowaj. Czekamy, aż nam się to pobierze. I teraz wystarczy, że tutaj możemy cofnąć to. To już możemy zamknąć, to będziecie mieć również w opisie. I teraz wchodzimy sobie, bierzemy sobie to tutaj na pulpit. To możemy sobie przymknąć. I mamy naszego Optifine'a. Teraz właściwie najłatwiejsza rzecz, czyli uruchamiamy go, otwieramy go za pomocą Javy. Dzięki czemu to będzie nam się instalowało automatycznie. Ponieważ nie mam wersji 1.8.9, to muszę, jak widzicie tutaj, najpierw otworzyć Minecrafta. Następnie tutaj bierzemy Edit Profile, a nawet nie, New Profile. Wpisujemy sobie może tutaj, wybramy sobie wersję 1.8.9. Następnie tutaj sobie wpiszę też 1.8.9. Save. Teraz nam się to pobierze. A więc teraz wyłączamy Minecrafta. I teraz powinna nam instalacja działać tak. Jak widzicie, informacja wyskoczyła. OK, zamykamy. Wchodzimy ponownie w Minecrafta. Forge zainstalował nam się automatycznie z Optifine'em.
otworzy nam się Optifine zakładka i teraz Edit Profile. Dużo osób pisało mi w poprzednim poradniku o tym, że nie działa im, że wyskakuje im crash właśnie Minecrafta dotyczący Javy, tak? I ja często tam mówiłem, w komentarzach pisałem o tym, że potrzebna jest Java 7 do tego, aby to działało, lub 8, w zależności od tego, co wam nie działa i jaką wersję macie, taką wersję musicie zainstalować. To możecie sobie tutaj sprawdzić, wpisując Java. I klikając tutaj. Tutaj i macie tutaj informację o tym, jaką macie Javę. I teraz można mieć, jak widzicie, dwie Javy i teraz jak chcecie zmienić sobie Javę, to po prostu klikacie tutaj podwójnie. Kopiujecie to. I tutaj wklejacie. Ale ponieważ ja chcę to na Javie 7, bo mi to nie działa na innej, to zostawiam to na Javie 7, tak? Co do RAMu, możecie zobaczyć sobie inny poradnik, który jest tutaj. No i dobra. Uruchamiamy to. Teraz wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj na jakiś świat. Wchodzimy sobie w video. Shaders. I tu będziecie mieć coś takiego jak właśnie shaders, tak? Wtedy klikacie shaders folder. I teraz w opisie będziecie mieli właśnie te shadery. CUDA wersja 6.1.13. Musicie je pobrać i wrzucić właśnie tutaj do tego folderu. Jak je wrzucicie, one wam się tutaj pokażą i będziecie mogli sobie je używać. Ja mam dwie wersje tego, bo jest ta wersja, taka standardowa, i jest moja zmodyfikowana wersja. Możecie napisać, czy chcecie zobaczyć, jak zmodyfikowałem tą wersję. Mogę zrobić taki poradnik i będziecie mogli sobie to obczaić. Dobra, tutaj jest jeszcze stara wersja Seusów. To pewnie też dam do opisu, żebyście mogli pobrać. I teraz tak. Ja tutaj wybiorę sobie właśnie tą wersję moją zmodyfikowaną. Zmodyfikowana wersja trochę jest inna kolorystycznie i trochę inne, jakby można powiedzieć, światło, to znaczy, że kiedy są chmury, to się lekko przyciemnia to. Jak tutaj widzicie, gdyż jeżeli włączę sobie teraz wersję niezmodyfikowaną, to jak widzicie, jest jasno. Mogę jeszcze włączyć Seusy dla porównania. Też mam dwie wersje. Jest akurat ta działająca wersja. Tak, to jest działająca. I jak widzicie, wyglądają one rzeczywiście troszkę inaczej, to światło rzeczywiście jest inne. Dlatego używam tych dwóch shaderów w zależności od tego, co chcę nagrać i w jakim miejscu, co bardziej pasuje, to właśnie takich shaderów do tego używam. No rzeczywiście warto je zainstalować, gdyż wygląd to one mają na serio super. Są chyba najbardziej takie odbiegające od innych shaderów, najbardziej pod względem wydajności i pod względem jakby grafiki, jakości tych detali i tego światła. Rzeczywiście warto je zainstalować sobie i po prostu ich używać. Oczywiście są też wersje na słabsze komputery, bo jest tutaj wersja bez blura. Tutaj jest ta wersja bez blura. Jest też wersja medium i light. W zależności od tego, co chce się używać i na jaki komputer, tak? One tam zbytnio sobie się nie różnią, ale rzeczywiście dzięki nim na słabszych komputerach powinno też zadziałać. No i właściwie jeszcze jedno, co mogę powiedzieć, to tutaj, aby zmienić sobie z old lighting z off na on. Jak jest deszcz,
gdyż wtedy rzeczywiście zupełnie się to zmienia. Chmury coraz bardziej zaczynają się zbierać i widać jest taki fajny efekt takie jakby odbicia, tak, wody. No dobra, a więc nie będę przedłużał. A więc co? Myślę, że poradnik wam się spodobał. Jest to taki trochę takie odświeżenie właśnie tamtego poradnika z 2014 roku. No i myślę, że widzimy się już w przyszłych filmach. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.